No i witam was, trzeci odcinek, trzecia misja, jesteśmy dalej na Everglades'ach, nawet nie zwinąłem sprzętu po zakończeniu nagrywania drugiego, jak widzicie. Także lecimy. Co musimy zrobić? 5 hałaśliwych basów na Everglades. No nie zmieniam miejscówki, nie zmieniam miejscówki, tutaj wchodziły, także tutaj dalej będę łowił sobie te hałaśliwe basy, bo całkiem szybko to poszło. Jedyne co, to zrezygnuję właśnie z tej przynęty, gdzie łowiliśmy te paku i wracamy sobie tutaj na pijane robaki, albo może nie na pijane robaki, a na konik zabijaka tutaj wjeżdża. Bo ich mam zdecydowanie więcej, tylko konik zabijaka, o, to jest dokładnie. Lecimy, mamy od razu jakieś branie. Prawda, dość delikatnie wygląda, ale jest, to będzie nasza ryba. O, jak na złość, teraz idzie ten paku znowu. Ale jest już kolejne branko. Ile my mamy w siatce? W siatce mamy sporo ryb, dobra. Wziąłem tą złotą strunę, ona jest tylko 210 kg teraz. Ale jest pierwszy hałaśliwy, także dobrze, już mamy tutaj 1 na 5 złowione. I cyk. Co idzie tutaj? Pokaż, jaką masz czapkę. O, i drugi hałaśliwy, proszę bardzo. Tak to można łowić. Tak to można łowić. I kolejny, proszę. Zapraszam was częściej, bo... Jak nagrywam, to i ryby są, chociaż najczęściej jest tak, że naciskam przycisk nagrywanie i nagle ryby wyparowały gdzieś, nie wiadomo gdzie. Także dajcie znać, jak wasze postępy, jeżeli chodzi o evencik. O, nowy rekord, prawie 10 kilo paku. Proszę bardzo. Jak tak, to nie chciały brać za bardzo, a teraz jeden za drugim wchodzi, jak musimy łowić hałaśliwe. Ale i tak muszę przyznać, że ten event idzie. Tutaj, zaraz, co to jest? Dlaczego jeszcze jedna taka wątka? Coś mi się tu pomyliło mi się coś. Dobra. Siedem, sześć, numer 5 teraz, o. Także naprawdę dobrze biorą te ryby. Były eventy, w których męczarnia była, żeby złowić rybki, a tutaj te brania są cały czas i to całkiem przyzwoicie. Wężogłowy tylko mnie nie biorą. Widzicie, założyłem teraz raczkę, ale ciągle mam tylko jednego wężogłowa tutaj złowionego. Chyba tutaj jakiś błąd mam na tej pierwszej wędce. Nie, no jest konik zabijaka, dobra. Także na Everglades'ach byliśmy tutaj też w poprzednim odcinku, nic się nie zmieniło, wędki te same, wszystko to samo, konik zabijaka, kto tutaj... Grzesiu przyszedł. Pozdrawiamy Grzesia. Czekamy na hałaśliwe basy. O, Grzesiu akurat też napisał siema, TK. O, odpowiemy mu. Kulturka musi być. I łowimy później co? Chyba nie będziemy siedzieć tutaj, aż złowię te 5 sztuk. Także po prostu widzimy się na ostatniej i później lecimy na Saint Croix, bo tam jeszcze nie byłem i na Tybrze też jeszcze nie byłem, także... Tam sobie spędzimy więcej czasu, a tutaj byliśmy w odcinku numer 2, także nie będę was zanudzał łowieniem tutaj z pomostu. No i dobra, udało się, dopełniłem siatkę, przewinąłem na kolejny dzień i wpadły mi 2 brakujące hałaśliwe basiki, jak widzicie, do tego znowu te luzaki paku, no i jeden śmieciuszek, taki sumik mały. Także tak to wygląda, ja zawijam kije i lecimy teraz, kurczę, może na Saint Croix po kolei, tak jak jest, 7 sztuk dorwiemy sobie na Saint Croix. Także widzimy się już na miejscu, jak zawsze, przy garnuszku, bo jeszcze tam nie byłem, także trzeba monetę podnieść i zobaczymy, czy dostaniemy przynęty, czy co nam się tam uda dorwać. Także dajcie mi dosłownie mrugnięcie okiem i już jesteśmy na kolejnym łowisku. No i jesteśmy na Michigan i jako, że tu jestem, to tutaj od razu sobie odbieram poperka, bo potrzebuję go do kolejnych misji. Także już mamy poperka i zostało mi, już mi niedużo zostało,
Niemcy, Quenchicken i Tyber. O, no to na Tybrze też sobie odbiorę dzisiaj od razu, robiąc ten odcineczek, nagrodę, nagrodę przynętę. I teraz lecimy sobie tutaj, na drugą stronę i po nasz dzbanuszek. O, tu jest taki bogaty dzbanuszek, zobaczcie. Normalnie aż tęcza jest. Ciekawe, czy znajdziemy tego skrzata jeszcze po drugiej stronie. O kurde. A nie, nie ma drugiej strony tęczy. Dobra, bo myślałem, że może jest jakiś ukryta rzecz jeszcze, że słuchajcie, jak pójdziemy w drugą stronę po tęczy, to znajdziemy jeszcze coś, ale... Ale chyba to tak nie działa. Także bierzemy nasz... Ach, jedna moneta. No, przynęty, przynęty poproszę. Dobra, i chyba staniemy sobie koło tego garnka. Nie będziemy tutaj nigdzie daleko chodzić. Tutaj powinny brać same szczupaki, więc jest duża szansa, że właśnie będą tutaj basy. Także cyk, jedna wątka do wody, jedna dalej, druga bliżej, bez żadnych markerów, bo to nie ma chyba sensu stawiać w ogóle markerów i się nimi dzielić, bo widzicie, aby do wody to wyrzucić. Zaraz zobaczymy, czy będą brania. Czekaj, coś TK znowu tu pomylił. Wątka numer 5. O, nie po kolei podniosłem i... Tak to się dzieje, jak się nie po kolei bierze kije. Raz, dwa, trzy, cztery i wątka numer 4 teraz. O, pięknie, wszystko działa. To może trochę bliżej rzucę. Dobra, mamy to. Czekam na brania, a przy okazji tutaj, gdzie są szczupaki, spróbuję dorwać jakiegoś wężogłowa, bo ciągle mam tylko jednego. W ogóle nie siadają. Chyba trzeba będzie to jakoś inaczej zrobić, że w zależności od łowiska trzeba będzie używać innej przynęty, bo widzę, że tutaj... Nie biorą. Podobno na blaszkę tą z konieczynką najlepiej będzie łowić na Mudwater. Taki cynk dostałem tutaj. Akurat nie pamiętam teraz niku kolegi, ale bardzo dziękuję. Sprawdzę. Mam już tą blaszkę, odebrałem ją sobie. Także zobaczę na Mudwater, czy będą brały te wężogłowy. Na razie cały czas męczę tutaj tego raka, ale... No na raka kompletnie nie mam brań. Jednego wężogłowa na Everglades'ach złowiłem, a tak to kompletna cisza. Na szarpanego trochę sobie popróbuję i może się uda. O, dobra, jest pierwsze branie. Konik polny tutaj zagrał na spławik, zobaczmy. O, ale to nie jest nasza ryba. To zdecydowanie nie jest nasza ryba. Co my tutaj złowiliśmy za szkodnika? Morona białego. No trudno, no. Co zrobić? Czekajcie, rzucimy trochę bliżej, bo te gruntówki mam tam wywalone dalej. Także jeszcze na 17 metrów zobaczymy, czy będzie coś brało na ten spławik. No bo to nie wiem. Kompletnie nie wiem, ale... Spróbuję inne przynęty. Dopóki nie ma brań, no to ja nie będę tutaj was trzymał i zobaczymy się dopiero, jak zacznie nam tutaj coś grać, ewentualnie jak zmienię miejsce. I gra! Gra mnie to, dobra, zobaczmy, co tutaj mamy za rybę. Idzie, idzie, zielona czapeczka musi być. Jest zielona czapeczka, dobra, mamy pierwszą sztukę, czyli jak widzicie, da radę tutaj totalnie w ciemno łowić te ryby. 7 monet dostałem. No proszę. 7 monet i blaszkę dostałem przy okazji. A ja już tą blaszkę dopiero co sobie kupiłem. Mam 6. O, widzicie, jak kupiłem za monety te z misji, to dostałem jedną, a jak dostałem z misji, to dostałem ich 5 sztuk. Kurde. Że mam razem już 6. To mogliby od razu tak dawać, a nie wygłupiać się. No nic, dobra, tu założyłem sobie na spinning popera. O, no dobra. Nie dadzą.
Nie dadzą, zobaczmy. Tutaj coś znowu idzie mniejszego. To jakiś zwykły. Medalowy teraz, ale się uparł. Dobra, chyba tak blisko to nie ma co łowić. Rzucę sobie dalej. Rzucę tam bliżej szczupaków. Może nie będzie drobnicy koło szczupaków się kręciło. Gdzie się bała. No nie wiem. No i tutaj założyłem poperka. Słuchajcie. O, co to było? Co to? Halo, kolego. Hałaśliwy bas, ale... Aha, bo hałaśliwy bas się tutaj nie zalicza. No dobra, dobra. Czyli jak widzicie, na spinning też można. Tutaj akurat jest 3-0. No dobra. Rzucam, zobaczymy. A tutaj przy okazji jest kolejne branie, tylko... O, dobra, dobra, teraz kij się wygina porządnie. Ale to nie jest nasza ryba, to jest kolejny hałaśliwy. No dobrze, moneta za monetą do przodu. Nie, ktoś tu nam płynie motoróweczką. Jakiś wariatuncio. Eddie tam popłynął. Także mamy Ediego. A ja sobie łowię tutaj dalej ryby. No i co, 7 sztuk. No trochę mi się tu zejdzie. Coś mi się wydaje, że trochę tu posiedzimy. Jak nie zaczną nagle brać, no to będzie grubo. O, dobra, jest kolejne branie, to jeszcze zobaczymy tą jedną rybę i ja sobie tutaj spauzuję materiał, bo to może być dość długo, szczególnie, że jeszcze tyber mamy do obskoczenia. Mamy kolejnego, no kolejnego hałaśliwego. Potrzebujemy zielonych czapeczek, a wchodzą nam brązowe czapeczki, no nic nie zrobimy. Zobaczę, co tutaj się kotłuje. Może coś tutaj będzie ciekawego. Ja robię sobie przerwę. Próbuję tutaj coś wyspinningować. Może się uda. A z wami się widzę, jak już będę bliżej 7 sztuk. No, jest branie. Czy to będzie ostatnia ryba, która jest potrzebna tutaj na Michigan? Słuchajcie, całą siatkę złowiłem, ale tych hałaśliwych basów. Także jak widzicie, kolejny dzień i chyba idzie. Idzie zielony, który akurat da nam tutaj tą misję dokończyć. Tak jest, dobra, udało się. No dobrze, przynajmniej sporo monet wpadło, bo już mam, zobaczcie, 991, było 919, jak zaczynaliśmy w ogóle łowić te ryby. A chyba za szybko, nie, dobra, jest. Także jest kolejna, i teraz będzie kolejna zielona pewnie. Jak już skończyliśmy. Oczywiście, że tak. No dobrze, dobrze, lecimy na Tyber w takim razie, moi drodzy. Tutaj miejscóweczka, jak widzicie, a pokażę dla tych, którzy muszą mieć marker, to dodam marker. O, proszę bardzo, na tym markerze łowiliśmy. Możecie śmiało go sobie tutaj używać. O, gdzie ja jestem? Tutaj. To jest ten marker? Tak. Także śmiało atakujcie, ja go sobie tu usuwam od razu, ale dla tych, którzy koniecznie lubią na markery łowić, no to proszę bardzo. I ja się teleportuję już na Tyber, moi drodzy. No i tak, moi drodzy, jesteśmy już na Tybrze. Jako, że jesteśmy na Tybrze, to ja sobie tutaj... O, muszę podgląd włączyć. O, przy okazji sobie biorę oczywiście garnek, nie wiem, jak to się nazywa. Ale tak, garnek z monetami, także... O, no i bardzo dobrze, bo tego brakowało. Czy ja na Tybrze też mam do kupienia, moi mili tutaj... Jest, 9 kończynowych monet na Tybrze jest do kupienia coś. Dobra, tylko gdzie to jest? To jest pytanie. O, jest, dobra, także bierzemy. Buzbejcika. O, całkiem ładny ten buzbejt. Dobra, mamy go. I słuchajcie, jeżeli chodzi o luzak paku tutaj lecimy łowić, to chyba sobie zrobimy to przy murku. Standardowo skoczymy sobie tutaj, gdzie jest murek. Tylko tak, tutaj przy murku są wszystkie ryby, jakie da się złowić. Mówię, markery mi poginęły, ale są, tylko w tej mgle tak słabo widać. Dobrze, a my sobie pójdziemy tutaj na drugą stronę. Tutaj zazwyczaj są pstrągi. Dużo mniej rybek, mniej gatunków tutaj występuje, więc sobie tak to zrobimy. Czy na tą wysepkę mogę wejść? Mogę wejść na tą wysepkę. No i super. To tutaj sobie rozstawię moje kije. Kurde, ale zielona woda. Całkiem nieźle. Mam nadzieję, że nic z oczyszczalni tu nie płynie.
Jak się zacznę świecić, to będzie lipa. No ale tak, to jest tak. Czekajcie, jeszcze czas sobie przewiniemy na trochę lepsze brania. O, dobra, niech będzie tutaj. I co ja tutaj mam do złowienia? 7 sztuk. No dobra, także to co zawsze, wędki do wody. Chyba nie będziemy tak daleko rzucać. Nie wiem, ze 20 metrów spróbuję sobie tutaj wyrzucić. No, 25 niech będzie. Drugą rzucimy troszeczkę bliżej. Chociaż widzę, że chyba tak celownik mam ustawiony na 25 metrów. No, z tego co bliżej. Jedną sobie damy, a dobra, to spławik sobie damy pod murek centralnie, akurat sobie będzie wypływał na środek, tak będzie chyba git. O, dobra, tutaj 20 aż 8 metrów. Nie wiem, czy nie za daleko. A spławiczek sobie damy tak trochę dalej. Mam nadzieję, że go woda będzie nam wynosiła. Będzie go woda wynosiła? Nie wiem, stoi w ogóle. No dobra, no to trudno. No to będzie sobie stał. Co ja mu poradzę na to? Czekamy, aż podpłyną. Tutaj luzak paku, czyli żółta czapeczka musi nam się pojawić. I to będzie to. Oho, dobra, pierwsze branie. Dobra. Jest żółta czapeczka. Kurde. Dawaj szybciej, bo tam drugi idzie. I trzeci. Dobra, cyk, pierwszy jest. Tutaj co mamy? Tutaj mamy zieloną czapeczkę, czyli coś, co nie potrzebujemy na razie. Dobra, cyk. Tu będzie pewnie hałaśliwy, bo tak dość mocno zawalczył. Nie, jest żółty, dobra. Jest żółty, także mamy drugą na 5. I o to chodzi. Dobra, to ja sobie podrzucam dwie wędki pod murek w takim razie. Gruncik i spławik będzie nam łowił pod murkiem. O, jest kolejne branie. Jakieś bardzo delikatne. Dobra, i dwie wądeczki z tej strony. Lecimy. O, i jest żółta czapa. No i pięknie. To ja chcę widzieć. Dwa brania i jeszcze dwie żółte czapy chcę tu zobaczyć. No tak, rzuciłem 20 metrów, ale widzę teraz co rzut, to dalej. Teraz będzie już ze 30. Nie, 25. Wydawało mi się, że rzuciłem zdecydowanie dalej, a jednak odległość ta sama. Także ta strona, jak widzicie, prawa strona obok murku. Rybson Kuba też koło nas łowi, pozdrawiamy bardzo serdecznie. I łowimy sobie tutaj. Akurat wzięły 3-4 brania, teraz będzie chwila ciszy pewnie. No, co tu? Dobra, a my sobie spróbujemy jeszcze coś na spinning tutaj dziabnąć. Mała ta blaszka jest 2-0, także może jakiś basik chociaż wejdzie. Lecimy, zobaczmy co tutaj nam wzięło. Pokaż czapę. A nie chcę pokazać czapy. Jest zielona czapeczka, no dobra. Moneta do kolekcji, no nic nie zrobimy. Kuszek biorą, zajebiście. No, nie widziałem, ale chyba żółta. Tak jest, jest żółta. Nawet nie będę musiał chyba pauzować nagrywania. Widzę, tak ładnie podlatują tutaj.
Czy na spinning coś w ogóle tutaj uda się wyciągnąć? Na razie powiedziałbym, że tak sobie. Tak sobie się dają te ryby. Dobra, mamy kolejne brania. Wędka numer 4 już poszła. Wędka numer 2 jeszcze się zbiera. Dobra, też już idzie. Tutaj mamy hałaśliwego. To jest brązowa czy czerwona czapka? O, jest, jest tutaj żółta czapka. Widziałem, jak z wody wyskoczył. Także mamy zadanie kolejne zrobione. Kurczę, jeszcze następny. Podoba mi się to. Dobra, cyk. 27 monet dostaliśmy, pięknie. I robimy kolejną misję. Co mamy w kolejnej misji? O, znowu na Tybrze. Dobra, to jeszcze musimy tutaj na Tybrze chwilę zostać. Później wrócić na Saint Croix i Quan Chicken zostało nam. No ale to już zrobimy sobie w kolejnym materiale, bo tu miały być szybkie odcinki, a jest 20 minut jak zwykle. Dziękuję Wam za wspólną zabawę dzisiaj. Jak zwykle pamiętajcie, łapki w górę, czyli lajeczki, komentarze. No i jeżeli Wam się materiał podobał, a nie subskrybujecie, chcecie być na bieżąco, no to oczywiście zostawcie suba. Wielka piątka dla Was, dzięki. Do zobaczenia w kolejnym materiale.